Witam was serdecznie w czwartym już odcinku z Assassin's Creed Mirage. I tym razem mamy udać się do warsztatu Al-Hassana. No, i tak w ogóle, tak pomyślałam sobie, że musieliśmy mieć jakieś ciekawe osoby, skoro, o proszę, zaliczyło ich tam do bazy danych. Gdzie oni tutaj byli? A trójka tych bliźniaków mnie interesuje. Bo cały czas mnie to męczy, gdzie ich nie widziałam. Skrzynia przeszukana, tu mamy tutaj nóż do rzucania i eliksir, a tu mamy notatkę, chwilę refleksji. Patrzę na pogrążające się w zmierzchu góry i myślę, jak wiele udało mi się osiągnąć. Być wśród tych ludzi to zaszczyt i powód do wdzięczności. Zbliża się moja inicjacja i bardziej niż kiedykolwiek pragnę robić, co do mnie należy. Nie zapominam jednak, że zajmuję tylko miejsce tych, którzy polegli. To ryzyko, które wszyscy znamy i warte tej walki o wolność. Pragnę tylko uczcić pamięć swoich poprzedników. Myślę, że chyba troszeczkę tutaj czasu minęło, patrząc na Basima, i tak myślę, że jego inicjacja... Że ta jego inicjacja to też tutaj jest bliżej niż dalej. No, mamy wejść na górę, więc lecimy. Tam troszeczkę tutaj jeszcze pobłądzić, ale może będziemy jeszcze do tego miejsca jakoś wracać częściej. No to tym razem w tę stronę. Kogoś tu po drodze napotykamy. Assalamu alaikum, Rebecca. Wa alaikum assalam, Basim. It was a slow and boring day. Did you not know that I have been called to be initiated? Oh, już. We are really initiating anyone now. Where is this all coming from? Oh, calm down. I'm well aware this is the great day of Basim. Wafakaka Allah. No proszę, już myślałam, że może on tam idzie do tego kolegi, który tę notatkę zostawił, a tu się okazuje, że to będzie nasza inicjacja. Wieści z zachodu. Oblężenie Konstantynopola zostało przerwane. Atak Rusinów był niczym grom z jasnego nieba, jak ujął to patriarcha. Lud północy złupił się nieopodal miasta, pozostawiając po sobie wielkie szkody. Wkrótce do bizantyjskiego miasta będzie musiało wyruszyć z naszego gniazda więcej orłów. Pojawiały się nowe zagrożenia i wątpię, żeby wikingowie o nas zapomnieli. Twój brat wśród cieni. Proszę. No taki wstęp delikatny do Walhali. Raport ze szkolenia. O, nas. Basin Ibn Ishaq. Nie, dokładnie pewnie nie wymawiam tego tak, jak powinnam, ale jest zarozumiały, ale to nie jest źródłem jego problemu. Drzemie w nim coś wyjątkowego. On jednak strzeże tego niczym własnego serca. Ukryty musi trzymać się mroku. Basin jednak lęka się tego, co ten mrok może skrywać. Boi się w niego rzucić. Nie ufa, że go złapiemy. Chcę mu powiedzieć, że czekamy z otwartymi ramionami, lecz nie umiem znaleźć dobrych słów. Tak sobie w ogóle pomyślałam też, że chciałam powiedzieć mumia, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że trochę mi się to z rodziną kojarzy, ale to przez te tereny. Że ten dżin, który nas tam nawiedza w tych snach, to może jesteśmy tak naprawdę my. Dobra, pogadajmy jeszcze tutaj. Wrong again. It's Abu Jafar. To jest ta trójka. What are you reading? The works of a poet named Arib al-Ma'munia. Tabit was kind enough to lend it to me. I would recommend her highly. Now, if I may continue. Of course. I will leave you to it. No dobrze, zajęty jest lekturą. You remember who he is, yes? No mamy go oznaczonego, ale to jest ten jeden. No ale ten nie wygląda jak oni. Chyba, że po prostu postanowił zapuścić dłuższą brądę i przyodziać turban. No z tym tutaj nie porozmawiamy, widzę. How are you feeling on this auspicious day?
It is strange, Al-Hassan. My head is calmer than I believed it would be. I thought I would be a stormy sea inside, but I am calm and quiet. Because you have dedicated yourself to your training and left nothing to chance. Here, Bassam. You have earned this. It is a great honor. I suspect you understand that. Roshan and the others are waiting for me. Wadaan. And thank you, Al-Hassan. No dobrze, co my? Zapakowana paczka, ale co to jest? Zapakowana paczka, chyba że dopiero będziemy... Może dopiero się dowiemy, albo strój jakiś dostaliśmy. Nie. Sakwa, tu coś jest. Przekazana przez Al-Hassana, niezbędna podczas ceremonii. Nie otworzymy tego teraz, no dobrze. I wish I could just take a look into the cave for a moment, to see what is there. There is one thing I do know about today's ceremony. Bassim will leave the cave a little bit lighter than he went in. Oh. Do not be wicked. Okay, tu mowa o obcięciu oczywiście palca serdecznego u lewej dłoni. U lewej, prawda? Dobrze pamiętam. Good day, Tabit. What are you busying yourself with? Have you heard about Iltani? One of the first of our founders, she assassinated Alexander the Great with an ingenious poison. I have attempted to recreate it from historical records. Iltani has taught me that no enemy is untouchable, no matter how powerful they appear. Thank you for this lesson. Wafakak Allah. Okay. Byle żeby nie trafiło to jako przyprawa. Nie wiem, co się będzie działo po tej ceremonii, więc dlatego się... O proszę, jest tu zajączek. Dlatego szwętam się tutaj tak trochę delikatnie. Może coś jeszcze znajdziemy, poczytamy. A, to o piórach czytaliśmy, prawda? Czyli... Mimo tego, że minęło mnóstwo czasu, to jednak możemy tutaj odnaleźć... papiery, które już, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia. Mam iść na dół do jaskini, tam gdzie nie wolno nam było pewnie wchodzić. A. Pełny zapas amunicji, okej. Okay. No i dobra. Please calm down. Please calm down. Okay. No dobra, biegniemy. This is a big day for him. I would be honored to be called to initiation. He must work harder to become worthy of it. Feel I'm making no progress at all. The road to initiation is long and very hard. You must take it a day at a time. Ah, patience again. A more difficult art than sword combat. I to tacy my, tylko sprzed jakiegoś tam czasu. Nie wiem teraz dokładnie ile minęło. How are you feeling? Ready pół roku, to make rok. I wish you to know it has been an honor to watch you walk your path as a novice and as a man. I am grateful to you for leading the way before me. I am honored. Come, your new robes await. Ah, they suit you well. Come, it is time. How did you feel on that day so long ago? I felt afraid. My palms were slick with sweat and my knees were shaking. Niezła ciemnica tutaj.
proszę bardzo. No teraz wyglądamy. No jakoś wyglądamy teraz, a nie. I cannot imagine you being afraid. Allow me to share a secret with you on this important day. To have courage means to act in the midst of feeling great fear. Muszę to powiedzieć, on mi w ogóle łysego Morgana Freemana przypomina. No, nie mogę, jak na niego patrzę, to cały czas go widzę. Basim ibn Ishaq, are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? I am. Are you ready to give up who you once thought you were? Ready to sacrifice everything you held close? I am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. Basim ibn Ishaq. You now follow in the Eagle's path. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. Now, fight me as your equal. Lose your focus. Czekajcie, którym to chcę. Okay. Letting your anger take hold again. Which one will I strike with next? A dagger or my sword? I don't remember teaching you that. How is that for focus? When the student finally faces the master as her equal, her love will sound. You have trained me well, Roshka. Zajduni! Nur! A jednak Nur powrócił ranny z bardzo. Do not strain. Save your strength. Pytanie, czy ktoś za nim przyszedł. Left Baghdad in a hurry. Here. Drink. Drink.
Ali. He is gone. They took him in the night. They? The Order. Bring him to my tent. If Ali is gone, we are blind. The Order has put a fog over Baghdad and their movements. We must go to Baghdad. Roshan, Basim, go with Fuleth. Leave at once. I na nowo wielbłąd cudowny. Basim, we should keep moving. I would like to look around first, if I may. Baghdad and its surroundings call to me. Very well, but do not be long. There will be much to do once we reach Harbiya. Look for a lattice-covered courtyard near Shara's mosque. That is where Noor was gathering his information. That is where we will be. No i na nowo, witamy w Bagdadzie. Now, where does my heart take me? Okej. Ubisoft Connect. Okej, czyli będziemy gwizdać sobie na wielbłąda elegancko. A cóż to jest? O proszę, interakcja. Założenie Bagdadu. Otwórz kodeks. Proszę bardzo. Sztuka i nauka. Przekonania i życie codzienne. Życie dworskie, gospodarka, rząd. Czyli taki troszeczkę taki... samouczek. Coś podobnego mieliśmy w Orginie. Też mogliśmy się o danym miejscu, po którym podróżujemy. Nawet chyba... Czekajcie, to nawet chyba był dodatek taki specjalny, który się nadawał fajnie do szkół, myślę. Nie wiem, czy ktoś z tego korzystał. I do Origin i do... Nie wiem, czy do Valhalla to było. Nie pamiętam, ponieważ nie ukończyłam gry. Natomiast na pewno Origin miał ten dodatek i na pewno... No jak ta druga część się nazywała? Odyssey, prawda? Założenie Bagdadu. Kiedy Abbasydzi... obalili w 750 roku Umayyadów, szybko postanowili przenieść swoją stolicę daleko od umajackiego ośrodka władzy w Damaszku. W 762 roku kalif al-Mansur, lata rządów 754-775,
założył nowe miasto, które przez kolejne pół tysiąclecia stanowiło siedzibę jego rodu. Po osobiście przeprowadzonym rekonesansie środkowego Iraku wybrał żyzną równinę nieopodal rzeki Tygrys obok wioski o nazwie Bagdad, co oznacza po persku darowana przez Boga. Wybierając to miejsce, Al-Mansur wpisał się w wieloletnią tradycję budowania w tej okolicy królewskich miast, zarówno greccy Selucydzi, jak i perscy Sasanidzi założyli w tej okolicy swoje stolice, odpowiednio Seleucję i Ktezyfon. No nie są to proste nazwy, zwłaszcza wymawiane po kolei, po sobie. Jak głosi legenda, kilka kilometrów na północ od ich ruin kalif nakreślił mieczem w piasku trzy koncentryczne kręgi, na których zbudowano później miejskie mury. W ich wnętrzu nakazał zbudować pałac, duże ogrody, budynki rządowe i koszary. Zgodnie z rzymską tradycją urządzenia miast, koncentryczne kręgi dzieliły na cztery kwadranty. Cardo Maximus, czyli gościniec północ-południe, i Decumanus Maximus, gościniec wschód-zachód, które biegły z miasta do rozmaitych zakątków imperium. Miasto od początku nosiło wiele nazw. Al-Mansur nazwał je Madinat Al-Mansur, miasto Mansura, jego urzędnicy kolistym miastem, większość mieszkańców zaś Madinat al-Salam, miasto pokoju, odniesienie do koranicznego raju. Z czasem wszystkie te określenia zanikły, ustępując miejsca nazwie Bagdad. Wkrótce do nowego ośrodka władzy zaczęli przybywać tłumnie kupcy i rzemieślnicy, przez co zabudowania pojawiły się również poza obrębem dotychczasowych obwarowań. W IX wieku liczne dzielnice po obu stronach rzeki stanowiły dom dla setek tysięcy Bagdadczyków. Dzieło Al-Mansura stało się jednym z największych i najsłynniejszych miast świata. Jeszcze mamy szczegóły tutaj. O, proszę bardzo. Co tu mamy o rządzie? Założenie Bagdadu, to jest to właśnie, gospodarka, a tutaj będziemy szukali tych nowych, ciekawych rzeczy. I teraz jak sobie spojrzymy na mapę, tu mamy kolistę miasto, czyli właśnie Bagdad. Czyli mapa nie jest, teraz widzę, teraz odległość mamy ładnie zaznaczoną między tym miejscem, gdzie my jesteśmy, a tam, gdzie mamy się dostać. No to rzeczywiście to wygląda na taki, dokładnie, na, no, dodatek. Dobra. Zobaczymy, jak się jeździ. Możemy podążać drogą, to też już znamy, prawda, z poprzednich odsłon. Całkiem to przyjemne. I możemy sobie włączyć kamerę. Halo. Kamerę filmową. Czyli rozumiem, że będziemy mogli spoglądać. No, czekajcie, bo to się jeszcze jakoś mapę mi łapie. Okej, teraz mamy tak bardzo... Teraz mamy tak bardzo blisko tę kamerę. Pamiętam, że w poprzednich częściach ona jakoś zmieniała swoje położenie. Wyglądało to chyba troszeczkę ciekawiej. Mhm. No i tu widzę, coś mają ciekawego. Prawda? I teraz tak, na co to wygląda? Pytanie. Może nie będziemy jeszcze zaczynać bujek. Ale już widzę. Będzie można okradać karawany. O no proszę, tylko... Bałam się, że... Okej.
Znowu węże. Boże, jak ja tego nie cierpię. Nie cierpię tych węży od Urgina, nie? Teraz tak, pytanie, czy ktoś mnie widział? Bo jestem jednak na zastrzeżonym terenie. Czy nie? Nie, nie jestem. To przez tę żmiję, czy grzechotnika, czy co to tam było. I co my tu mamy? Materiały do ulepszeń? Wiadomo o co chodzi, pewnie o broń. Zobaczmy, co wpadnie z męża. Uskubana, trzy razy było trzeba uderzyć. Coś dostanę? No nawet skóry z węża nie zdobędziemy. O nie. Tak słabo trochę, co? Szkoda, że ta kamera filmowa tak słabo tu wygląda. Po prostu nas przybliża i to by było na tyle. No i ten blur tutaj, powiem wam, nie jest za ciekawy, jak tak łapię. No i mam wrażenie, że ten nasz wielbłąd cierpi. Ja, mamy punkt do rozdania, tego nie zauważyłam. Umiejętności. No to dobrze, to teraz tak, jak wybraliśmy sobie ostatnio tropiciela, tu już potrzebne są dwa punkty umiejętności, z tego co widzicie. Tak, teraz chyba poszła sobie w to powalające kopnięcie. Także wydane. Włączmy sobie jeszcze mapę. W ogóle odjeżdżam od tego miejsca. Ale fajnie też to... O, proszę, tu coś jest. No dobra, bo po prostu... Jedzie prosto drogą. Tam, gdzie go... Nogi powiozą. Młyn wodny, proszę bardzo. Włączymy cokolwiek wzrok i zobaczymy. Teraz tak, tu coś pod spodem jest ciekawego. Ale żeby nie przedłużać za bardzo, to my jednak popędzimy do tego głównego punktu. No tak, ewidentnie ten wielbłąd mógłby się odzywać troszeczkę rzadziej. Chociaż może właśnie tak to w realiach wygląda, prawda? Teraz chyba się mniej męczy niż jak normalnie sobie truchta. No kurczę. I przed nami żelazna brama, a tu mamy coś do... kodeksu. Bramy Bagdadu. Od początku swojego istnienia Bagdad otoczony był murami chroniącymi jego mieszkańców przed najeźdźcami i burzami piaskowymi. Liczne duże bramy pozwalały na transport wojskowy, profesjonalny czy handlowy mimo obecności potężnych fortyfikacji. Najbardziej uderzającą cechą miasta było jego rozplanowanie na płaszczyźnie koła. Ten nietypowy projekt zainspirowany był nowszymi miastami z VII wieku, ale też założonymi przez Sasanidów starożytnymi metropoliami jak Gur czy Wech-Ardashir, powstałymi stulecia przed tym, jak kalif Al-Mansur zdecydował o budowie Bagdadu. I tak, tego wszystkiego tutaj jest dużo do czytania. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, to ja chyba będę pokazywała to w ten sposób. O. I mamy to za sobą. Miejsca historyczne mamy 2 na 13. Czy jeszcze 11 takich punktów możemy odnaleźć.
Such familiar sights. Greetings once again, Baghdad. Show me what I have missed. No ja nie wiem, czy to dobrze wygląda, słuchajcie, bo to same jakieś klatki. Nie wyglądają jak na zwierzęta, ale kto to wie, prawda? Arbidża. No i właśnie, mamy więzienie w bramie domaceńskiej. Jest i kolejny taki punkt. I teraz mamy więzienia. W Bagdadzie istniało co najmniej 7 więzień, w każdym z których osadzonych było od kilkudziesięciu do kilkuset więźniów. Kara zamknięcia w którejkolwiek tych przeludnionych placówek uważana była za jedną z najgorszych możliwych kar. Istnieją zapiski świadczące o tym, że niektórzy penitencjariusze błagali o zniesienie swojego wyroku na karę cielesną. Aha, czyli łomot. No okej, byle żeby tam nie siedzieć. Większość więźniów stanowili dłużnicy. Uciążliwości więziennego życia miały stanowić spłatę należności wobec państwa lub innych obywateli. W murach placówki natykali się na najróżniejszych drobnych przestępców, od złodziei po osoby skazane za publiczne pijaństwo. Poważne przestępstwa rzadko karano więzieniem, za większość z nich morderstwa, zdradę, powtarzające się bluźniercze czyny wydawano po prostu wyrok śmierci. No i tutaj możecie sobie doczytać resztę. Proszę bardzo, ale istniały jednak jeszcze gorsze miejsca. Polityczni i religijni wrogowie, których kalifowie nie mieli odwagi stracić, wysyłani byli często do złożonego z głębokich studni więzienia zwanego Mudbag. Czyli czekali oni tam na śmierć w absolutnej ciszy i ciemności. No to tak po prostu trafiacie do dziury, nie? I koniec. Dobrze, coś mi się tutaj nie podoba, chyba... Tamuje ruch. Ciekawe, czy wrócimy do tego miejsca. What do you see? No i mamy Enkidu. Najemnicę. Skrzynię z wyposażeniem. Poczekajcie, jak to było. Tu coś widzi. Okej, dobrze, tutaj mamy się spotkać. O, czy coś jeszcze innego zobaczę? Tu mamy handlarza. A cóż to oznacza? Grupę kupców. I tu mamy skarby, tu jeszcze coś jest. Aha, okej. Czyli interesują nas tylko tak naprawdę nowe, złote takie znaczniki. O! A to mieliśmy synchronizację. No dobrze, wychodzi na to, że tak standardowo, jak i w poprzednich częściach. O, fajnie, że się uchylił. To było ciekawe. Nie możemy wielbłądem biegać potem. A któż ty jesteś? Well met. Well met. May I see your wares? Take a look.
Okej, okay, ulepszanie wyposażenia 1/4. Odzienie i broń można ulepszyć, odwiedzając kowala lub krawca i dając im konkretny schemat ulepszenia. Usługa ta kosztować będzie nieco sztab stali i skóry, czyli sztaby i skóry. Sztaby na broń, skóra pewnie na odzienie. Ulepszenie odzienia odblokuje nowe efekty cechy, zaś ulepszenie broni poprawi jej statystyki. Materiały do ulepszeń znajdziesz eksplorując świat, otwierając skrzynię i wykonując niektóre aktywności. To po staremu wszystko. Wygląd broni można zmodyfikować korzystając ze stosownej usługi u kowala. Wskutek zmiany wyglądu nie ulegną modyfikacje. A statystyki ani cecha broni. Trochę dziwnie napisana. Got what you needed. Tak, tak, oczywiście. I must be on my way. Please go with you. I have idled long enough. Roshan and Fulad are surely awaiting me at the bureau. Zablokowane drzwi. Aha, okej. Okay. Czyli no my wiemy, jak mamy tam wejść, natomiast w żaden inny sposób chyba nie da się tam wejść na ten moment. O, tu mam jakąś skrzynię. No i proszę bardzo, mamy sztaby stali. I komponenty. Możemy się napić? Nie bardzo. I tu możemy sobie odblokować wejście. So this is a hidden one's bureau. I expected some sort of hovel. Some bureaus are. Others can be fitted with gold trim. Wherever space we settle, all that's important is that our occupancy remains a secret. We certainly have that here. Have you found anything helpful? Nothing hinting at Ali's whereabouts. However, Noor was in contact with someone named Beshi. A name I recognize as one of Ali's closest allies within the Rebel Collective. He's a dock worker at the Upper Harbor. See if he's in the area. He may have something to tell us about Ali's disappearance. I have found something! It seems Noor mapped out this very district. Marked the factory's area to the north. What is there? Rebel sympathizers. If Noor visited this area for any reason, it is worth following up on. Understood. These are not strong leads, but they are a start nonetheless. Fulav and I will see what more we can uncover. Be careful. No i dobrze, i proszę bardzo, przed nami śledztwo. W menu śledzenia gromadzone są informacje o postępach twoich śledztw i spraw. Kiedy dostępne są nowe wieści, pojawia się wykrzyknik. Aby rozwiązać sprawy, potrzebujesz wskazówek. Znajdziesz je odwiedzając różne miejsca i pomagając ludziom wokół. Przyjrzyj się wskazówce po jej zdobyciu, aby zdobyć więcej informacji. Mogą one okazać się przydatne w śledztwie. To też coś takiego podobnego było. Włączanie śledztwa sprawy zaktualizuje informacje na mapie, kompasie i w dzienniku rozgrywki. Czyniąc postępy w kolejnych sprawach, popchniesz do przodu śledztwo Basima i fabułę. Czy
czyli w ten sposób to wygląda. Beshim, musimy porozmawiać z Beshim. On najprawdopodobniej ostatnio widział Aliego, albo wie, co się może z nim dziać. Tu mamy kontakt Nura. No i Ali. To prawdopodobnie zakon stoi za zniknięciem Aliego. Beshim pracuje w górnym porcie. Nur oznaczył na mapie dzielnicę Shari. Najpierw sobie tutaj tego jegomościa zaznaczymy. Okej, okay. Rozumiem, że to jest zaznaczone, tak? Is there anything more you can tell me about the Sharia district? Why would it be of interest to Nur? The people there are in quiet support of the rebels. Common folk, workers, merchants. Come to think of it, Nur did make mention of a new contact, a merchant. It may be this merchant dwells in Ashara, among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Spotkaj się z kontaktem Nura w fabryce skór. No, proszę bardzo, zawartość bonusowa, pakiet deluxe, 40 rozbójników. Aha, dobra, dobra. Poczekajcie, tam się chyba jeszcze z kimś dało porozmawiać. Is there anything more you can tell me about the Sharia? The people come to think of it. I will keep an eye out. Okej, okay, a czy ty coś do powiedzenia masz? Nic, zupełnie nic. Zerknijmy jeszcze dookoła. Okej. Okay. Jakieś dziwne dźwięki słyszę, ale chyba nic z tego. Dobra, wychodzimy, lecimy za zadaniem. I teraz tak, pytanie. Nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, odblokowywać te drzwi, ale... Czekajcie, bo to trochę dziwnie działa. Pokaż po blisku sprawę. Aha, dobra. To najpierw kontakt. Gdzieś tu wypuścimy ptaka zaraz. Lend me your eyes. Okej, okay, jest tutaj coś ciekawego jeszcze. W pobliżu chyba nie. O, jednak. Proszę bardzo, o czym ty jesteś? Ale teraz tak, ja to bym chętnie, no to się wspięła. Czy ja to zaznaczam, czy nie? Spróbujemy się tam, słuchajcie, wspiąć, to zobaczymy sobie. Albo to będzie, no oczywiście będzie ze skokiem wiary, co ja mówię. Skok wiary na pewno będzie, jak się tam wyspniemy. Korzystanie z ławek, wiemy. Jezu, czy my tędy nie biegaliśmy? To jest ciekawe. Dobra, czyli tak, raczej tutaj. Dawaj, do góry.
No stąd chyba pierwszą swoją skrzynię kradliśmy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Prawda? Albo i nie. Bo jest nowo. No kurczę, poczekajcie. Okej. No to jest chyba dobra droga, prawda? Pyk, a stąd gdzie? Tutaj. No nic, dawno nie grałam. No jesteśmy na samej górze tym razem. I synchronizacja. Takie przedmieścia Bagdadu. I co nam tutaj odkryło? Punkt widokowy, kolejny. Więzienie w bramie damasceńskiej. Okej, okay. O proszę, no dobra, trochę tego jest. Tu jest nasza siedziba, historyczne miejsce, dodatkowo do odkrycia. Krawiec, kupiec. A to? Munadi. Usuwa całą złą sławę w zamian za sztun siły. O, to ciekawe. Muzyk przyciąga pobliskich strażników w zamian za sztun uczonych. Kontakt z buntownikami. No właśnie, a tu jest nasze zadanie. Śladem Nura. Spotka się z kontaktem Nura w fabryce skór. No to historyczne miejsca. To nie wiem, co to jest, co oznaczają. Okej. No to jeszcze się przekonamy, tak sądzę. Tu jest jakaś fajna skrzynia z wyposażeniem. Grupa kupców. No dobrze, no my sobie tutaj zrobimy jeszcze to zadanie główne. No i wyśmienicie. Myślę, że po mieście to Welbundem nie ma powodu jeździć. Będziemy się bez niego. Pytanie teraz właśnie, jak będziemy szybko poruszać się po tym mieście. Trochę nogi zabolały, ewidentnie. Znów jesteśmy w tym samym miejscu chyba, co ciekawe. O, dawaj basem jeszcze kawałek. Okej, kubka siana. Będziemy mogli wskoczyć do góry. I fabryka skór. O, to znamy z... Teraz to chyba w Urdzinie już było. Odbarwienie materiału. Trochę to przypomina naszą starą dzielnicę, ale... Pewności nie ma. Just a moment. Derwish? No nie, patrzcie. Ja chciałam mówić. Azizi. I thought you were dead. I feared the same. What are you doing here? You. Your clothes. You are one of them now. How? A hidden one. Under Roshan's guidance.
forgive me. This is all too much. A co z naszą koleżanką? I did not find you among the dead. I hope that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today, Allah has answered me. I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing. It was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path. It is why I have found my way to Baghdad. Ali ibn Muhammad is brash and sees himself a great hero of prophecy. I loathe the man, but we fight a common enemy. One I must help defeat if my soul is to one day rest. So it is true. You are the rebel merchant who was helping Nur. What has become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping Nur get closer to one such man. But as you may know, he has since disappeared. He hasn't disappeared. He has been captured, a fate shared by many rebels of late. Do you know where he is being held? He was taken to the Khurasan Gate guardhouse. But that was weeks ago. You even leave like they do. It is good to see you again. Just watch yourself. You may be in better hands, but I'm still a nagging old man. And Basim, if ever you are feeling a little thievish, come see me. I could use your help. For a good cause, of course. No proszę, czy jednak dobrze dało się wyczuć? Chociaż może to nie jest ta sama identyczna miejscówka. I proszę bardzo, zbieraj artefakty dla Derwisa, okradając kieszenie ludzi spotkanych na ulicach. Tu mamy sprawę zamkniętą i mamy kilka nowych faktów. Możemy przeczytać. Siostro, obawiam się, że złamała mnie przeogromna tragedia. Spędzam kolejne dnie krocząc pośród śmierci młodych, których pragnąłem ochronić. Czy było głupotą myśleć, że jestem w stanie to zrobić? Czy jestem durniem, skoro wciąż wierzę, że istnieje na tym świecie sprawiedliwość? Może muszę w to uwierzyć, może nawet zaangażować się w jej wymierzenie. Dlatego właśnie postanowiłem założyć czerwoną szarfę. O proszę. Propozycja sprawiedliwości. Derwisie, doszły mnie słuchy o tragedii, którą opisałeś w swoim liście. Przykro mi słyszeć, że ci, którzy zginęli, byli ci tak bliscy. Siedzieć jednak i rozpaczać to nic nie robić. Ci, którzy mają władzę, sycą się stagnacją słabych. My jesteśmy silni i idziemy naprzód. Czy mogę liczyć cię jako jednego z nas? Ali ibn Muhammad. Okej. No dobra. Zabrałam artefakty 3. Okej. Pytanie, kto tu ma jakiś fajny artefakt? Co by go można było go... Ten chyba nie bardzo. Prawdę mówiąc, to nie wiem, co zabrałam. Ciekawa... Okej, tu jest. Czyli oni są tak oznaczeni. Dobra, idziemy po artefakt. Mamy znowu punkt. O Jezu, tego młodego jak potraktowałam. Elegancko. O-o! I teraz co? Zła sława. Ojoj! Ale w ogóle nie było... Niedobrze. W ogóle nie było tego znacznika, kiedy mogę ich obrabować. Przy okazji sobie posłuchamy, jak to wygląda. To nieciekawie. Teraz nie wiem, jak to działa. Myślałam, że...
Wyskoczy szybciej. O, tu nic z tych rzeczy. Czyli tak, to jest teraz spalone miejsce. Tu jeszcze ktoś jest. Pytanie, jak to będzie długo trwało. Aha, czyli na drzewo wskoczyć nie możemy. Aha. Długo jeszcze? O, poczekajcie. I tu było, nie? Natomiast tu jakiś problem napotkaliśmy dziwny, nie wiem jaki. No tak będzie stał przy niej i ją pilnował cały czas. Chyba nam nie dadzą. Tak, to jest artefakt Dervisa. Jest gdzieś 3 tu w pobliżu, ale najwidoczniej jak tego pierwszego nie zdobędziemy, to nie pokaże nam się reszta. Teraz tak, weźmy to śledztwo. I co tu się dzieje ciekawego? Także wiem, że jest Dervis. To jest nasz kontakt Nura. Odkryj miejsce pobytu Alego. Weźmy sobie to i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Co i koty oczywiście możemy głaskać, ale damy sobie na spokój. Mam nadzieję, że tutaj jakoś nie bardzo będą mnie ścigać, także... Tak, ci nie są mną zainteresowani, całe szczęście. Hey, did I ask you? Mamy opancerzonych wrogów, proszę bardzo. Niektórzy przeciwnicy chronią swoje tułowia pancerzem, nie da się go przebić ani bronią dystansową. Czyli tutaj skrytobójstwo pewnie nie zadziała. No bym tylko nie wdepła w jakiś strzyżony teren, bo będzie licho. O! O! Wejdziemy wyżej? Nie wejdziemy. Mapa, bo gdzieś tutaj nieopodal. Ach, tu możemy się dostać. I chyba tam najpierw skręcimy, słuchajcie. Będziemy mieli teren ładniej podświetlony. I oznaczony. This is the outpost Ali was taken to. Ach, to tutaj. Połamałam nogi? Trochę połamałam. Hmm.
Teraz tak, myślałam, że po drzewach będziemy mogli skakać, a tu wychodzi na to, że nie za bardzo. Przydałoby się coś do jedzenia. Przeszukaj posterunek, ale to za moment. My musimy się dostać na górę. No, jak to nie? Jak tak? No, elegancko. Czy to jest ten pałac zimowy? Albo tu, na samym środku. I co nam tutaj pokazało ciekawego? Kuźnie, historyczne miejsce kolejne. Nie pamiętam, gdzie był ten pałac zimowy. No, to był niezły skok. Aha, i tu już będzie pewne teren strzeżony, więc to sobie zrobimy w następnym odcinku. Tak mi się wydaje, że to chyba nie miejsce już dla nas. Tak, także ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek i zobaczymy. Już jest, proszę bardzo. Zobaczymy się w kolejnym, a nawet dwóch tu ich jest, trzech, tak, także... Jeden mały skok i jesteśmy u nieprzyjaciela. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Hej, hej.